Dobry wieczór Państwu. W imieniu organizatora dzisiejszej imprezy Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego Kanto witam Państwa na 8 przysuskich spotkaniach chórów z wizytą u Kolberga. Bardzo nam miło, że dzisiejszy wieczór zechcieliście Państwo spędzić z nami w tej, że powtórzę za Pałtroczykiem, pięknej klimatyzowanej sali. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz gminy i miasta Przysucha. Witam serdecznie pana burmistrza Tomasza Matlakiewicza wraz z małżonką. Oraz przedstawicieli urzędu gminy. Przewodniczącego rady pana Mirosława Wierzchałę. Oraz sekretarza pana Roberta. Miło nam gościć wicestarostę powiatu przysuskiego pana Marka Kilianka. Oraz panią Ewę Białecką, skarbnika starostwa powiatowego, radną do sejmiku województwa mazowieckiego. Witam pana Jarosława Bednarskiego, dzięki któremu dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym zdjęciem wszystkich członków chórów o godzinie 16 na placu Kolberga przy ławeczce z Kolbergiem. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i liczymy na to, że na zdjęciu będziemy piękni i młodzi. Cieszy nas widok maestro Jerzego Mazurka oraz pani Jadwigi Mazurek i pani Krystyny Bielaskiej. Witam pana Cezarego Nowek, prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Panią Agnieszkę Zarychtę-Wójcicką, kustosza Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze. Pana Jerzego Stasińskiego, prezesa Towarzystwa Kulturalnego imienia Oskara Kolberga w Przysusze. Witam dyrektorów szkół, panią Zofię Szymańską, dyrektor zespołu szkół nr 1 oraz panią Małgorzatę Bednarską, dyrektor zespołu szkół nr 2. Serdecznie witam księdza Kazimierza Kurka. Pozwólcie Państwo, że powitam i gorąco podziękuję sponsorom naszego spotkania. Pani Halinie Wilk, prezes Banku Spółdzielczego w Przysusze. Pani Marzenie Pankowskiej-Bednarskiej, prezes Klinkier Przysucha S.A. Panu Przemysławowi Bartkowiakowi, dyrektorowi ZPOW Hortek w Skrzyńsku oraz pani Asysi Zińskiej, Studio Reklamy Propaganda. Pani Irenie Orzechowskiej, Biuro Usług Księgowych Stach. Państwu Monice i Karolowi Łabęskim, cukiernia M&K S.D. Pani Annie Cieślikowskiej, kwiaty od Anki. Państwu Wiesławie i Zdzisławowi Osuchowskim, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe. Składam serdeczne podziękowania za wsparcie i ciepłe słowa przesłane w liście z życzeniami na adres chóru Kanto panu Zbigniewowi Kuźmykowi, posłowi Parlamentu Europejskiego, który nie mógł dzisiaj zaszczycić nas swoją obecnością. Witam serdecznie chór Stowarzyszenia Muzyki Choralnej Kantabile z Radomska, chór miasta Szydłowca Gaudium Canti, kapelę Jacka Bursy z Guzowa, wszystkich zaproszonych gości, naszych sympatyków i miłośników muzyki choralnej. Patronat medialny nad spotkaniem chórów objęła Telewizja Mazowia. Witamy pana Macieja Stanickiego oraz miesięcznik Ziemia Przysuska. Czy mógłby istnieć świat bez muzyki? Raczej tak, ale zapewne byłoby to o wiele smutniejsze miejsce. Muzyka jest bardzo ważnym elementem w życiu ludzi. Stanowi nie tylko prostą rozrywkę, ale jest również miłym nośnikiem wyższych emocji. Zatem, zgodnie ze staropolskimi przysłowiami, kto śpiewa, smutki rozwiewa, przepraszam, i słodko życie prześni, kto smakuje w pieśni, zacznijmy śpiewy. A być może właśnie tym sposobem słodko rozwiejemy Państwa troski. Jako pierwszy wystąpi przed Państwem gospodarz dzisiejszego spotkania, chór nauczycielski Kanto. Zapraszam. Dla chóru nauczycielskiego Kanto to 26 rok działalności artystycznej. Rozpoczął się uroczyście promocją płyty nagranej z okazji 25-lecia działalności chóru.
Płyta powstała w ramach projektu grantowego Promocja i rozwój obszarów wiejskich, prowadzonego przez LGD Razem dla Radomki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dzięki współpracy z LGD Razem dla Radomki mogliśmy wydać płytę pod tytułem Co nam w duszy gra? Zamieszczając na niej ulubione piosenki śpiewane przez chór na licznych koncertach w województwie mazowieckim, ościennych województwach, na festiwalach, przeglądach i spotkaniach chórów w Krośnie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrołęce, Płocku, Puławach, Starachowicach, Radomsku, Szydłowcu, a także Łódzku na Ukrainie. Chór był wyróżniany licznymi nagrodami i dyplomami. Jest odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego medalem za zasługi w krzewieniu polskiej kultury oraz przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Strudzika medalem Promazowia za szczególne osiągnięcia na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego. W 2014 roku pan Jerzy Mazurek, założyciel chóru i autor ponad 150 utworów wykonywanych przez chór, zrezygnował z funkcji dyrygenta, a jego funkcję przejął Karol Sionek, który z chórem współpracuje od 2001 roku jako dyrygent, aranżer i akompaniator. Funkcję drugiego dyrygenta i instruktora emisji głosu pełni Katarzyna Bochyńska-Wojdeł, znana i ceniona sopranistka. W chwili obecnej chór liczy sobie 49 osób. Są to mieszkańcy miasta, gminy Przysucha i innych gmin powiatu przysuskiego. Chór Nauczycielski Kanto przygotował dziś dla Państwa następujące utwory. Cebulka, rzeszowska melodia ludowa, opracowanie Antoni Szaliński, adaptacja Karol Sionek. Dwa serduszka, cztery oczy, z repertuaru Mazowsza, adaptacja na chór Karol Sionek. La Cucaracha, melodia meksykańska. Podmaskowny Jewieciera, popularna piosenka rosyjska, adaptacja Jerzy Mazurek. Guantanamera, rytmy kubańskie, opracowanie Jerzy Mazurek i Karol Sionek, solo Zdzisława Bajor. Sylwia Dala, Imre Kalamana, z operetki Księżniczka Czardasza, opracowanie Karol Sionek, solo Katarzyna Bochyńska-Wojdeł. Zapraszamy. Thank you.
doktora Jolancie Markiewicz. Panu Zdzisławowi Ciecierskiemu i Piotrowi Pękal, prezesom Handbik Spółka z o.o. Państwu Magdalenie i Jackowi Małeckim, PW Krystian Spółka z o.o. Pani Marcin...
Numer pierwszy. Proszę bardzo, to miało być. To przyjęliście to naprawdę bardzo dużo. Ja myślałem, że w pewnym momencie będzie różnie. Thank you.
Państwo trafił, nie czujesz bólu. Sądzę to Państwa reakcji, bezboleśnie przeżyliście Państwo koncert Kuru Canto. Chociaż nie tak boleśnie jak pewien Romek, którego po przyjściu do szkoły polonistka zapytała: Romek, przeczytałeś trylogię? To trzeba było przeczytać? Tak, na dzisiaj. O matko, a ja przepisałem. Zapraszamy bardzo serdecznie na scenę chór miasta Szydłowca Gaudium Canti. Po 1999 roku przy Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek. Aktualnie jest to trzygłosowy kameralny zespół skupiający około 20 pań, które łączy chęć wspólnego spędzania czasu z muzyką. Repertuar chóru obejmuje muzykę sakralną, tradycyjne kolędy i pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron świata, pieśni narodowe, pieśni ludowe, muzykę współczesną oraz utwory popularne i poetyckie. Chór Gaudium Canti uczestniczy również w cyklicznych spotkaniach i przeglądach chóralnych m.in. w Szydłowcu, Przysusze, Radomsku, Busku-Zdroju, Skarżysku i Zwoleniu. Na co dzień uświetnia uroczystości lokalne, kościelne, patriotyczne i imprezy organizowane przez Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek. Dyrygentem, kierownikiem artystycznym oraz autorem wielu aranżacji jest Danuta Klepaczewska, zaś prezesem Marzanna Olszewska. Ważniejsze koncerty chóru Gaudium Canti to m.in. msza święta w Szydłowieckiej Farze transmitowana przez TVP Polonia, udział w Dniach Papieskich oraz zjeździe wspólnoty rodzin katolickich w Pawianicach, udział w uroczystości nadania dyplomów Piękniejsza Polska pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, udział w europejskich spotkaniach chóralnych, udział w uroczystościach związanych z rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Koncerty w Wilnie, Ostrej Bramie i w parafii polskiej Wilenka. W wykonaniu chóru Gaudium Canti usłyszycie dzisiaj Państwo Polonez Ogińskiego, Pożegnanie Ojczyzny, Służyłem Ja Tobie, pieśń renesansowa, Amatemi Ben Mio, melodia włoska oraz piosenki dębsko-polskie. Zapraszam. Thank you.
2004 do 2018 był Marek Koper, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Od sierpnia 2018 roku dyrygentem chóru Cantabile jest Marta Ciesielska,
absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. Prezesem Stowarzyszenia Muzyki Choralnej Cantabile od 15 lat jest Jolanta Dubak. Chór Cantabile jest chórem mieszanym, zrzeszającym ludzi zróżnicowanych wiekowo oraz zawodowo. Wszystkich chórzystów jednoczy zamiłowanie do muzyki i śpiewu choralnego. Prężnie się rozwija i wykazuje bardzo dużą aktywność w działalności na rzecz rozwoju kultury. Do ważniejszych osiągnięć i wydarzeń należą udział w 17. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Adwentowej i Świątecznej w Pradze, gdzie zdobył brązowy medal. Chór wykonał oprawę muzyczną w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie podczas mszy świętej transmitowanej przez program Pierwszego Polskiego Radia. Wziął udział w 9. Międzynarodowym Festiwalu Choralnej Pieśni Maryjnej Koziegłowy Częstochowa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Wspólnota Gaudę Mater, Chór Męski Pochodnia, gdzie zdobył 3. miejsce i brązową pochodnię. Od roku 2009 do chwili obecnej chór jest organizatorem spotkań choralnych, które odbywają się co rok na przełomie października i listopada w Radomsku. W każdej edycji spotkań bierze udział od 120 do 190 uczestników. Repertuar chóru Cantabile jest zróżnicowany. Obejmuje pieśni kompozytorów polskich i obcych z różnych okresów stylistycznych. Utwory repertuarowe mają charakter sakralny i świecki. Wśród tych ostatnich są pieśni patriotyczne, żołnierskie, ludowe i o charakterze rozrywkowym w układach czterogłosowych. Dziś usłyszymy pieśni takie jak Prsi, słowacką melodię ludową, Yesterday, autorzy Lennon i McCartney, Już taki jestem, zimny drań, Będziesz moją panią, Silk with the Kiss z repertuaru Jasona Donowana, opracowanie Marek Koper, Midnight, fragment z musicalu Koty, opracowanie Marek Koper, solo Marta Ciesielska oraz Niedziela, utwór ormiański napisany w języku rosyjskim w opracowaniu Marka Kopra. Zapraszamy.
Yeah.
Gałczyńskiego instrumentów, ale za to będzie bębenek, skrzypce i akordeon. Przed Państwem kapela Jacka Bursy z Guzowa. Zapraszam. Kapela Jacka Bursy powstała w 1988 roku. Od 1996 roku kierownikiem zespołu jest nikt inny jak sam Jacek Bursa. Przez te lata grywał ze znakomitymi muzykantami z regionu opoczyńskiego, między innymi ze skrzypkiem Tadeuszem Maciejewskim i bębnistą Stanisławem Kowerem. Występowali na weselach, zabawach, przeglądach i regionalnych imprezach folklorystycznych. W 2001 roku kapela ze skrzypkiem Janem Gacą wzięła udział w festiwalu w Kazimierzu, gdzie zdobyła pierwszą nagrodę. W 2003 roku zespół został laureatem nagrody imienia Oskara Kolberga. Muzycy grają żywiołowe, porywające słuchaczy oberki, polki i mazurki. Często też współpracują z innymi zespołami. Podczas 50. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdobyli pierwszą nagrodę. Obecny skład kapeli tworzą Jacek Bursa – akordeon, Bartłomiej Bursa – skrzypce oraz Cezary Bursa – bębenek. A co nam zaprezentują? Za chwilę odpoczynkamy. Proszę Państwa, gramy mazurki opoczyńskie, które mnie uczył Stanisław Stępniak. Mam zaszczyt tutaj przyjeżdżać zawsze do przysłuchy na Kolberga. Bardzo mi miło i bardzo lubię tu przyjeżdżać, dlatego że lubię folklor i nie pochodzę z Guzowa, tylko mieszkałem w Brzewicach, a w Brzewicy się urodziłem. I chyba stąd ten folklor. Bardzo Krzysiuk, Siarka, Bartka. Bartek na skrzypcach gra 2 lata w kapeli. Kończył szkołę muzyczną w Radomiu, pierwszego stopnia, ale przyszedł do szkoły mojej. Dlatego, że pasaże mi się znudziły, także przeszedł na moją szkołę. No i nawet dobrze mu to idzie. Trochę leniwy jest, ale to dlatego, że dziewczynę ma. Widzę, że się postara lepiej. Także, a Czarek gra, jak już miał 6 lat. Także nie dostawał z krzesełka nogami do podłogi. To wujek go trzymał na kolanach, żeby nie spał. Mm.
Także gramy muzykę taką, właśnie dzisiaj zademonstrujemy właśnie pana Stanisława Stępniaka, którego też bardzo lubiłem, uwielbiam jego Mazury i myślę, że każdemu się podoba. Na wesoło! Narodowo bezpieczne!
Czarek opowiada, że ktoś chce zatańczyć na scenie, to bardzo zapraszamy chętną parę. I on się będzie grał. A właśnie, zagramy Idzie Góra od Radomia, czyli wiązanka takich Mazurów. Oczywiście tak jak pan Stępniak też. Thank you.
takiego Mazura, co grałem, już nieżyjącym ze mną, co grał z Przypista, Tadeusz Maciejewski. Zagramy właśnie tego Mazura. Jak grałem, bo uczyłem się tego Mazura, to Bartek był, no w wózku był taki mały, nie? No i Tadzio mówił, jak zagraliśmy tego Mazura, mówi, będzie z niego skrzypista. Bo jak zagraliśmy, to nóżkami i rączkami tak ruszamy. Będzie grał. Będzie grało. Taki wiem, co mam wyda. Przechodziliśmy taką polkę z Mazura. Zagramy teraz.
znają. Kogo to nie bierze? Nie to bierze, Państwa, nie? Może przy tym. Thank you.
Mazura Podróżnego, jak to kiedyś Stasia mówił. Gramy Podróżnego Mazura i jedziemy w dal.
Dziękujemy bardzo. Podłoga się trzęsie pod stawami i rzeczywiście niektórych bardzo brało. Tutaj pana Czarka naprawdę żyło. Z takim przytupem chyba na tej scenie nikt jeszcze nie stał, ale tutaj jest włączenie desek i tak w pewnym momencie to miałam obawy, czy nie będziemy go szukać pod sceną. Na szczęście ostał się na scenie, jak i reszta panów. Prosimy o pozostanie, a teraz na scenę, aby tradycji stało się zadość, zapraszam wszystkie chóry. Zapraszam serdecznie do wykonania, wspólnego wykonania utworu. W wykonaniu chórów usłyszycie państwo piosenkę Leć Głosie po Rosie, melodię ludową z krakowskiego w opracowaniu Jana Gala. Szanowni Państwo, to jest wielki finał, ale nie było próby. Ta próba jest... proszę tylko trzymać rytmu, tekstu, melodia jakoś tam się sklei. Natomiast będzie przed każdą zwrotką wstęp, żeby sobie przeczytać, co dalej. I wstęp będzie taki. Znaczy nie wiem, czy tak, za każdym razem może być inny, bo tak w muzyce ludowej są warianty. No ale ilość taktów się zgadza, 8 taktów wstępu. Pierwsza, druga.
nasz chór ma 4, to nie odwracamy kartki. O. Burmistrza gminy i miasta Przysucha o wręczenie dyplomów i upominków. Proszę prezesów chóru o wystąpienie. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Pozwólcie chwilę, że zanim wręczę te zasłużone dyplomy uznania dla naszych artystów, kilka słów podziękowania. Nie wiem jak Państwo, ale ja jeszcze jestem pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego spotkania i chylę czoła przed wszystkimi artystami, którzy zechcieli w dniu dzisiejszym wystąpić w naszym mieście. Wielkie głosy za Was. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że tę część wieczoru, dzisiejszego wieczoru, mogłem spędzić tutaj z Państwem razem. Razem ciesząc się, wiwatując i przeżywając. Ta uczta artystyczna, którą dzisiaj Państwo dostarczyliście w naszym mieście, mogę z pełnym przekonaniem, jako gospodarz powiedzieć, nasze miasto dzisiaj ożyło. To dzięki wielkim. Dziękuję bardzo serdecznie za tych ogrom przeżyć artystycznych i tych doznań muzycznych. Szczególne słowa podziękowania pozwólcie Państwo, że przekażę naszym gościom. Dziękuję, to radość, że dzisiaj jesteście tutaj u nas, że dzisiaj chcecie z nami wspólnie razem świętować, razem się weselić. Szanowni Państwo, przyjmując patronat nad tym dzisiejszym koncertem, Szanowni Państwo, przyjąłem to z ogromną radością i satysfakcją i czuję się bardzo doceniony.
że mogłem jako burmistrz tego miasta patronować temu koncertowi. Bardzo, bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję za taką możliwość. Myślę, że już więcej nie będę przemawiał w dniu dzisiejszym, oczywiście na tej scenie, dlatego dziękując jeszcze raz wszystkim, zarówno artystom, szczególnie, jak i Państwu, za dzisiaj mile bardzo spędzony wieczór, zapraszam już w dniu dzisiejszym na kolejne spotkania w naszym mieście. Fundatorem cennych nagród, upominków jest także Starostwo Powiatowe. Bardzo serdecznie zapraszam pana Marka Kilianka. Właśnie wyszedł, tak? Wicestarostę zapraszam serdecznie na scenę. Chciałbym powiedzieć. Bardzo serdecznie chciałbym w imieniu pana starosty, jak również swoim, podziękować za zaproszenie na dzisiejsze przysłowskie spotkania chórów, chórowi miejscowemu, kanto. Pan starosta, wiadomo, dzisiaj przeżywa bardzo poważne sprawy, bo konwencja, ja dzisiaj bardziej na wesoło, ale w poniedziałek wymienimy się naszymi uwagami, spostrzeżeniami, a więc połączymy na wesoło i na poważnie całkiem. Bardzo serdecznie chciałbym pogratulować wszystkim artystom, chórzystom, że tak powiem, i kapeli, szczególnie tym, którzy przybyli do naszego miasta, do Przysuchy, miasta Oskara Kolberga, naszego wielkiego Polaka, etnografa, folklorysty. Prawda, wczoraj przeżywaliśmy 205. rocznicę urodzin. Także ja można powiedzieć, że tak. Wczoraj na koncercie i dzisiaj też. Na wesoło. Na wesoło. Dużo na wesoło. Bardzo serdecznie gratuluję. Przeżyłem ogrom tutaj piękna, tak jak była mowa. A więc poprzez piękne kobiety, piękne, różnorodne utwory, prawda? Różnorodną muzykę, bo i klasyczną, i rozrywkową, i ludową. Także za to piękno chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Życzę wszystkim artystom dużo zdrowia, sił. Śpiewajcie, grajcie, krzewcie tą naszą piękną kulturę podczas różnych uroczystości, na różnych szczeblach, może nie tylko w kraju, ale i za granicą. Ponieważ mamy na słodko, więc również życzę im słodkiego, miłego życia. Wszystkiego dobrego. Gratuluję.
dziękuję bardzo, ale ja chciałem też, chociaż nie ma z nami pana Stanisława Stępniaka, ja mu właśnie chciałem podziękować od siebie za tą grę, którą mnie uczył. Zawsze mam przyjemność przyjeżdżać do Przysuchy. Bardzo dużą, wielką mam przyjemność. Strony Ludowe, blisko Żywicy. Muzeum imienia Oskara Kolberga w Przysusze i Towarzystwo Kulturalne imienia Oskara Kolberga w Przysusze także ufundowało upominki dla chórów. Pani Agnieszka Zarychta-Wójcicka i pan Jerzy Kraśniewski przekazali honor wręczenia upominków na ręce prezes chóru Kanto, pani Ewy Retelew. Może prezesie niech wyjdą i niech stoją. Póki dostałam tutaj miejsce przy tym mikrofonie, chciałabym Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że z nami jesteście, że jesteście na naszych koncertach. Chciałam podziękować wszystkim naszym sponsorom, bo dzięki Wam takie koncerty mogą się odbywać. Dziękuję naszym zaproszonym chórom, kapeli, dziękuję naszym dyrygentom, solistom i wszystkim Państwu, którzy darzą nas życzliwością. Dziękuję bardzo. I ja poproszę jeszcze teraz o wystąpienie na środek dyrygentów chórów panią Martę Ciesielską, chór Cantabile, pana Marka Kopra, chór Cantabile, panią Danutę Klepaczewską, chór Gaudium Canti, panią Katarzynę Bochnińską-Wojdę, chór Canto oraz pana Karola Sionka, chór Canto. Kwiaty w podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie koncertów wręczy prezes Stowarzyszenia Chóru Nauczycielskiego Canto Ewa Retolewska. A jeśli ktoś z Państwa wyraża chęć zabrania głosu, zapraszam serdecznie na scenę. Daremne, a wyobraźni nie chce się wyobrażać, jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie. W imieniu własnym oraz całej społeczności Zespołu Szkół nr 2 imienia Ludwika Skowery w Przysusze mam zaszczyt podziękować Stowarzyszeniu Chóru Nauczycielskiego Canto za uświetnienie rocznicy stulecia powstania Zespołu Szkół imienia Ludwika Skowery w Przysusze swoim pięknym koncertem. Niewątpliwie Państwa koncert dodał naszej uroczystości podniosłego i pięknego charakteru, a wychowanie młodzieży poprzez muzykę jest wartością, której nie można przecenić. Serdecznie dziękuję. Pomyślałam sobie, że co prawda od listopada do lutego troszkę czasu upłynęło, ale to na L i to na L, więc chciałam, żeby to podziękowanie wybrzmiało w zdecydowanie szerszym gronie niż tylko grono szkolne i dlatego pozwoliłam sobie skorzystać z dzisiejszego święta. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję na inne piękne koncerty. Jeszcze wspólne zdjęcie. Poprosimy pana Jarka.
przepraszamy bardzo serdecznie za drobne niedopatrzenie, znaczy drobne dla pana Artura Linenzy, nie bardzo, bardzo serdecznie pana przepraszamy, akompaniował Kurowi Kantabir. A tu. Ogromne. To jeszcze takie krótkie sprostowanie w utworze Cebulka. Nie widać było, a słychać było bębenek. I teraz proszę pana, to nie był bębenek sztuczny, nie był puszczony z syntezatorem, tylko to był żywy człowiek. Brawa dla Marka Kowalskiego, który się schował za kotarą. To było moje kolejne podziękowanie. Bardzo serdecznie. Chcę podziękować panu Mirosławowi Pilipczukowi, dyrektorowi Domu Kultury, za przyjęcie na swoich progach. Serdecznie dziękujemy pani Bożenie Michałek za dekorację sceny. Panu Grzegorzowi Sopkiewiczowi, realizatorowi dźwięku, za wszelką pomoc. I panu Waldemarowi Rekowi. Mam nadzieję, że te zdjęcia i film będą piękne. A my smukli i młodzi na tym zdjęciu. Irlandzkie przysłowie mówi: znajdź czas na pracę. Jest to cena sukcesu. Znajdź czas na zabawę. Jest to tajemnica wiecznej młodości. Znajdź czas, aby się śmiać. Jest to muzyka duszy. Chcemy wierzyć, że nasza praca zamieni się w sukces. A dla państwa czas spędzony z nami był zabawą, która wiedzie do wiecznej młodości. I młodym krokiem, ze śmiechem na ustach, przyjdziecie tutaj państwo za rok. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszą wizytę i zapraszamy na wszystkie koncerty. Nie tylko ten, który odbędzie się za rok. Przy ósme spotkania chórów prowadziły Katarzyna Sionek i Alina Pedrenka. Ja chciałam to powiedzieć. Ja jeszcze chciałam podziękować dwóm osobom. Bożenie Michałek za piękną scenografię i Grzesiowi Sopkiewiczowi za nagłośnienie. I na koniec Bela, a kury schodzą na zasłużony odpoczynek. Dziękujemy państwu. Dobra.